Dzień dobry Państwu. Bardzo miło, że przy takiej pięknej pogodzie spotkaliśmy się tutaj na uroczystości otwarcia drogi powiatowej 42-14 w miejscowości Laski. Za chwilę oddam Panu staroście jako gospodarzowi głos. Następnie poprosimy księdza o poświęcenie. A w dalszej części, żeby już mikrofonu nie odbierać Panu staroście, to informuję, że wsiądziemy do aut i przejedziemy tą drogą naokoło do remizy Świetlicy w Laskach. Tam oczekuje na nas ciepły posiłek, miła obsługa, gościnność laskowska jak zawsze. Panie starosto, bardzo proszę. Ja stanę z tej strony, żeby wszystkich widzieć. Szanowna pani marszałek, pani Janina Ewa Orzełowska, serdecznie witam. Brawami. Bardzo serdecznie witam panią marszałek Lanc, naszą gromalkę. Witam pana burmistrza wraz z sztabem swoich ludzi, zastępczynią. Bardzo serdecznie witam księdza prefekta z parafii matki, czyli kamionny naszej parafii. Większość, jak patrzę po twarzach, od tej parafii się wywodzi. Bardzo serdecznie witam radnych powiatowych, radnych miejskich. Na czele z panem przewodniczącym rady witam prezesa LGD. Witam strażaków, witam media. I witam mieszkańców Lasek, mam nadzieję, że i Karczewizny, bo jak pamiętamy historią... O właśnie, jest, są. Jak pamiętamy historię budowy tej drogi, to ona, jak przed chwilą tu rozmawialiśmy z panią Gliwicką, to w trzech etapach powstawała. Najpierw był pierwszy etap od Twarogów, od drogi numer 62 krajowej. Później tu doszliśmy do krzyża na krzyżówkach. No i teraz jest ten ostatni odcinek. Czyli jak to mieszkańcy Lasek nazywają, że to jest gościniec, tak? To jest droga na gościńcu. Kiedyś na właśnie tutaj wszelakie wojska maszerowały, ale myśmy nie zbudowali tej drogi po to, żeby tutaj jakieś wojska maszerowały miały. Liczymy na wieczny pokój dla naszej ojczyzny i chcielibyśmy właśnie, żeby ta droga Państwu właśnie służyła. Teraz jest to droga w podstawowym standardzie, podbudowa plus 5 cm asfaltu, ale myślę, że jak asfalt kiedyś zacznie się troszeczkę drobić, to znowu zwładzamy miasta Łochowa, położymy warstwę ścieralną i ta droga już wtedy będzie służyła bardzo długo. W remizy pewno powiem o szczegółach tej drogi, ale kosztowała tylko, powiem, nas, gdyby jeszcze rowy do tego wliczył, to pewno prawie 580 kilka tysięcy złotych, a więc sporo. Takie drogi jeszcze rok temu pewno byśmy zrobili za 350 tysięcy. Koniunktura na roboty asfaltowe i środki unijne powoduje, że to wszystko bardzo drożeje i dzisiaj wykonawstwo dróg asfaltowych jest bardzo, ale to bardzo drogie, choć ropa naftowa wcale nie jest taka droga, a asfalt jest pochodną ropy naftowej. Bardzo bym prosił teraz do przecięcia wstęgi obie panie marszałek, pana burmistrza, tutaj pana Mirosława Ziółkowskiego, który jest gospodarzem całej uroczystości. Bardzo prosimy sołtysów obu miejscowości, a więc Karczewizny i Lasek, żeby przecięli tą właśnie wstęgę. No i z powiatu ja bym prosił, żeby nowy szef zarządu dróg powiatowych Michał Postek uczynił, bo on później będzie o tą drogę dbał, żeby ona była przejezdna, żeby te rowy kiedyś z wami przepusty na tych rowach wstawić, bo sami widzicie, jak nie ma, tylko są rowy tak zwane odparowujące, no to ta woda będzie tutaj długo stała, a później zacznie trochę tak nieprzyzwoicie pachnąć, a więc lepiej ją skierować gdzieś w kierunku Buga, żeby ona popłynęła w kierunku Buga. I jeszcze ktoś z młodych pokoleń tutaj, może ty później jak oddasz komuś talerzyk i też, bo Gliwiccy to tu niedaleko gdzieś mieszkają, tak jakbym spojrzał, no właśnie, to właśnie to ty też będziesz przecinał tą wstęgę, dobrze? Tak się umawiamy? Dobrze, bardzo proszę wszystkich Państwa do przecięcia. Tak jest. Bardzo proszę panią marszałek Orzełowską. Bardzo poproszę pana burmistrza. Pana przewodniczącego rady i pana wiceprzewodniczącego, który z tej drogi będzie korzystał, czyli Andrzeja Suchenka i Mirosława Ziółkowskiego.
Panie starosto, ja pozwolę sobie czerwony ciąć. Nie zawsze. Jesteś koniunkturalista jednak. Bardzo proszę. Bardzo proszę panią sołtys. Bardzo proszę pana sołtysa z Karczewizny. I jako ostatni Bartek? A pan starosta, jeszcze pan starosta. Cięcia. A jeszcze Michał. Jeszcze Michał to jeszcze. To ja teraz. Z panem starostą. Nic w mówiecie starosta, się nie dzieje bez pana starosty. Tak, tak jest, zapraszamy. Ostatni pierwszy. Ja to czerwone dotknę. I Bartek skończy, tak? Bartek skończy. A my będziemy bili brawo. Brawo! Szanowni księże, bardzo proszę, proszę czynić swoją powinność. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. W każdej chwili uwielbiaj Pana Boga i proś Go, aby kierował Twoimi drogami i aby doszły do skutku wszystkie Twoje zamiary i pragnienia. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, bez Ciebie nic nie jest dobre ani święte. Ty kazałeś swemu słudze Abrahamowi wyjść z jego ziemi i rodzinnego domu. Ty strzegłeś go bezpiecznie na wszystkich jego drogach. Pokornie Cię prosimy, abyś zesłał swoje błogosławieństwo na ten nowy odcinek drogi, który powstał wysiłkiem pracy rąk ludzkich. Pragniemy w Twoje imię dokonać aktu uroczystego poświęcenia i oddać pod Twoją opiekę. Prosimy Cię, dobry Boże, o Twoje błogosławieństwo i opiekę nad tymi wszystkimi, którzy będą z tej drogi korzystać, by pomyślnie docierali do celu i szczęśliwie powracali do swoich domów. Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, a naszego Pana i Boga, który z Tobą w jedności Ducha Świętego żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Teraz służy mieszkańcom danego tutaj terenu. Ja sam coraz przejeżdżam, szczególnie jak coś tutaj robią, ostatnio Terowy kopią, to trochę Płocka było, no ale kopiemy je w trudnych warunkach. Chciałbym podziękować właśnie na ręce pani marszałek za 176 tysięcy dotacji na tę drogę. To jest dla nas dużo. I jednocześnie prosić, bo już wczoraj właśnie w Warszawie byłem, złożyliśmy wniosek na potężną inwestycję znowu w Miłoku, mianowicie na przebudowę drogi od Pogorzelcu, krótko mówiąc, do Kalis, aż do samego linii kolejowej Warszawa-Petersburg, jakbyśmy kiedyś powiedzieli. To jest ponad 5 km inwestycji drogowej, z czego 2600 metrów w kostce, w tych terenach, gdzie droga przebiega jako żwirowa. I to jest 6 milionów złotych. Staramy się o dotację 3 miliony 600. A dlatego apeluję, ponieważ jak marszałkinie przejmą Pałac Paderewski w Julinie, to muszą mieć drogę do tego pałacu. Z jednej z drugiej strony. Chciałbym się do pałacu. Dziękuję na to, żeby powiat węgrowski tą dotację otrzymał. Tym bardziej, że to jest droga ważna. W przypadku zdarzeń na drodze numer 62 dużo samochodów jest kierowanych właśnie na objazd tam dalej na 50. I ona musi się znaleźć. Ja nie chciałbym, żeby po kostce w przyszłości te wielkie samochody jeździły, ale wiem, że przez Kaliska, jak było teraz kilka takich zdarzeń, to tiry próbują umykać i jeden tak się nieszczęśliwie chciał umknąć i władował się do rowu i bardzo niebezpiecznym gazem mrówkowym. Takie zdarzenie było latem, miało miejsce. Oddaję głos pani marszałek, jednocześnie dziękując za to, co robią dla nas, bo co roku takie dotacje utrzymujemy i pomagają nam tu bardzo mocno. I jeszcze za jedną rzecz chciałbym podziękować, że ten pałac, który był dla nas wielkim obciążeniem, bo dla powiatu zabytki są dużym obciążeniem, że sprzedaliśmy za 3 miliony 600, to jest dla nas wielka nagroda. Bardzo wam za to dziękuję i gorące brawa dla pani marszałkini za tę inicjatywę. Dziękuję bardzo. Ciekawe, co pan starosta powiedział, jeśli chodzi o ten pałac. My się cieszyliśmy, że go mamy, a on mówi, że było obciążenie. Dla nas nie jest, ale jeszcze każe 3,5 miliona do tego dołożyć, do drogi.
Szanowni Państwo, ja wszystkich mieszkańców gratuluję tego, że ta droga została zrobiona. I prawda jest taka, że żeby nie Państwo, to pewnie by tej drogi jeszcze nie było. A to Państwo są dzisiaj tymi, którym się powinno dziękować, dlatego że to byście przekonali radny, że ta droga powinna być zrobiona. I dlatego pan starosta wyłożył i radni powiatowi i gminom wyłożyli środki, bo jak Państwo wiecie, nawet jeżeli my dokładamy, to dokładamy część. Nie ma także całości. Więc ja gratuluję wszystkim Państwu. Życzę, aby ta droga służyła jak najlepiej. Życzę Państwu, aby była bezpieczna, bo przecież to jest najważniejsze. A jeśli chodzi o te pozostałe plany, panie starosto, cóż można powiedzieć? Dobry wniosek, na pewno będzie dofinansowanie. I tyle. Szanowni Państwo, jeszcze zanim oddam głos pani marszałek, to też chciałabym powiedzieć, że powiat bardzo dużo pozyskuje środków. Dzisiaj środki unijne czy środki od nas to jest bardzo, to są środki, które są bardzo trudne, dlatego że konkurencja jest ogromna, potrzeb jest bardzo dużo, a zawsze tych środków jest zbyt mało. Więc ja myślę, że też powinniśmy tutaj podziękować panu staroście i pracownikom starostwa, ale również radnym, tego, że przygotowują te wnioski tak dobrze, że one dostają dofinansowanie. Więc panie starosto, na pana ręce, dla wszystkich tych, którzy przygotowują wnioski, którzy później rozliczają te wnioski, serdeczne podziękowania i oczywiście jestem przekonana, że to nie ostatnie pieniądze, które trafią tutaj do powiatu, ale również do gminy Łomów. Wszystkiego najlepszego Państwu. Bardzo dziękuję. Kochani, ja sobie uświadomiłam dzisiaj dzięki tym zdjęciom, że historia zatacza koło. 18 lat temu otwierałam z Państwem inny kawałek drogi. Wtedy pełniłam funkcję starosty. Byłeś dzieckiem. Prawie dzieckiem, teraz już pełnoletnia. Oczywiście to było w takiej innej aurze, bo padał śnieg. Bardzo cieszymy się, że tutaj w powiecie węgrowskim powstaje tyle inicjatyw, dla których możemy wsparcie finansowe ze strony samorządu województwa mazowieckiego dedykować. To są środki, te nasze krajowe, te 176 tysięcy, ale to również środki unijne. Nie tak dawno z panią marszałek Ewą uczestniczyliśmy w przekazaniu gigantycznych środków finansowych w ramach Regionalnego Instrumentu Terytorialnego na drogę Korytnica-Kałuszyn i aż do Wierzbna. To były znaczące środki. Wyjątkowo, bo takich projektów, z którymi udało się zmierzyć powiatom, nie jest tak wiele. W związku z tym to również gratulacje. To również te inne drogi, inne projekty, dla których udzielamy wsparcia, ale też jeszcze na przyszłość samorząd województwa mazowieckiego dedykuje 100 milionów na drogi powiatowe. Każdy powiat będzie mógł uzyskać wsparcie 4 miliony złotych. To jest duża kwota. Mam nadzieję, że już pan starosta i radni mają pomysł na tę drogę. A poza tym jeszcze cały czas pracujemy na rzecz tego, żeby zwiększać środki na inne drogi, na drogi o charakterze powiatowym, gminnym i żeby wspierać nasze samorządy. Ale to nie tylko drogi, bo to wszystkie te piękne inwestycje, które tutaj jest panem burmistrzem, też podpisywałyśmy w oświatę, w infrastrukturę, w odnawialne źródła energii. To też był taki projekt bardzo sztandarowy, dlatego że niewiele podmiotów, niewiele gmin uzyskało pomoc i tutaj też szczególne gratulacje. Myślę, że to, co się udaje w powiecie węgrowskim, to taka duża współpraca, mądra współpraca pomiędzy powiatem, gminą i wszystkimi radnymi, bo bez tej współpracy nie udałoby się uzyskać tej zgody. No, panie starosto, nie dość, że pan zarobił, sprzedając nam ten Julin, to jeszcze pan chce do tego, żeby te 3,5 miliona, co mi się wydało, 3600 dołożyć na tę drogę. A tak zupełnie poważnie, oczywiście, jeżeli będzie dobry wniosek, to na pewno. Słuchajcie, pięcioosobowy zarząd, dwie kobiety poza stalicznych. Panowie, mam nadzieję, że się przychylą do wniosku.